przede mną dość ciekawe skrzyżowanie w Bojszowach Nowych. Dojeżdżam jadąc od strony Świerczyńca. Pojadę w prawo w kierunku Pszczyny. Skrzyżowanie ze stopem. Jestem na drodze podporządkowanej. A następnie mam kolejne skrzyżowanie, gdzie jadąc w lewo już będę na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Tak też sobie tutaj pojedziemy. Czyli tak naprawdę nie jedno, a dwa skrzyżowania, które teraz przejechaliśmy sobie właśnie w Nowych Bojszowach. No to jadę teraz drogą od Pszczyny. Skręcę sobie wobec tego na łamanym skrzyżowaniu w lewo. Czyli ustąpić będę musiał pojazdom od strony prawej. Tutaj nas tak wyprowadza troszeczkę w bok. Prawa wolna, wolna. Więc jedziemy. Jest ulica Korzenicka. No i przez oba skrzyżowania teraz przejadę. No, najpierw przejadę przez pierwsze skrzyżowanie. Będę jechał oczywiście na wprost, następnie skręcę w lewo w kierunku Tychów. Bo pierwotna myśl była taka, aby pojechać całkowicie prosto w kierunku Bojszów. Tutaj ustępujemy pojazdom z prawej, czyli jadącym od Pszczyny, oraz pojazdom z przeciwka. No, droga o takim, bym powiedział, dość sporym natężeniu ruchu tutaj. Troszkę tych pojazdów tutaj jest. Drogę. I skręcę teraz w kierunku Tychów w lewo. Wcześniej ustępując oczywiście pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka. Droga z przeciwka wolna. I z powrotem jedziemy w kierunku Świerczyńca, dalej Tychów. No, a tym razem drogą od Świerczynowca Tychów będę skręcał w lewo w kierunku Bojszów. Czyli znowu jestem na drodze podporządkowanej. Na jej końcu mam znak stop, czyli muszę się zatrzymać. Oczywiście lewy kierunkowskaz. Nie ścinamy tak, mości panie, nie ścinamy. Ustępuję prawej, lewej. Jest wolna droga. Nie ma pieszych. Jedziemy w kierunku Bojszów.